Szałwia czerwona była i jest tradycyjnym lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Chinach, Korei oraz Japonii. Swoje działanie zawdzięcza obecności związku, który nazywa się kwas salwianolowy. Optymalna dawka to od 400 do 800 mg dziennie sproszkowanego ekstraktu z korzenia szałwii czerwonej. Pilotażowe badania z użyciem głogu wykazały, iż już po 2 miesiącach stosowanie ekstraktu z głogu obniża ciśnienie krwi. Związkami odpowiedzialnymi za to działanie jest miricetyna oraz afselina. Dawka użyta podczas badania wynosiła 500 mg sproszkowanego głogu dziennie. Inula racemosa to roślina, która potrafi obniżyć ciśnienie krwi już po 12 tygodniach stosowania. Stosowaną częścią rośliny jest wysuszony korzeń. Związki powodujące obniżenie krwi to sesquiterpeny. Optymalna dawka to 150 mg wysuszonego ziela stosowana dziennie. Czosnek potrafi obniżyć ciśnienie skurczowe krwi o 20 mm słupa rtęci już po 3 tygodniach. Potwierdza to ponad 10 badań naukowych. Związkiem odpowiedzialnym za to działanie jest allina. Optymalna ilość cząstku obniżająca ciśnienie to od 1 do 2 ząbków dziennie. Jemioła pospolita – niekonwencjonalny lek stosowany w konwencjonalnej medycynie po dzień dzisiejszy w Niemczech. Działanie, choć zaczyna się po 3 miesiącach, jest bardzo trwałe. Związki odpowiedzialne za to działanie to fenylopropanoidy. Należy wykonać napar z 1,5 łyżeczki suszu 2 razy dziennie. Jeśli i Ty interesujesz się leczeniem ziołami, zasubskrybuj ten kanał. Znajdziesz tu wiele wspaniałych filmów dotyczących leczenia ziołami. Kardamon to znana przyprawa, która pochodzi z Indii. Oprócz tego, że obniża ciśnienie, jest wspaniałym przeciwutleniaczem, który może być wykorzystany w leczeniu cukrzycy. Związki aktywne w kardamonie to polifenole. Należy spożywać około 10 g kardamonu 2 razy dziennie przez około 12 tygodni. Siemię lniane. Oprócz tego, że obniża ciśnienie krwi, obniża także insulinooporność. Ponownie punkt dla cukrzyków. Głównym związkiem odpowiedzialnym za to działanie jest kwas alfa-linolenowy. Szacuje się, że dawka około 30 g dziennie jest najbardziej optymalną podczas obniżania ciśnienia w sposób naturalny. Nasiona czarnuszki skutecznie obniżają ciśnienie krwi, a także poziom złego cholesterolu. Zatem punkt dla osób, które mają miażdżycę. Związek odpowiedzialny za obniżenie ciśnienia nazywa się tymochinon. Możemy stosować suchy ekstrakt z nasion lub olej z nasion. Bukko brzozowe to roślina, która oprócz obniżania ciśnienia ma właściwości moczopędne oraz przeciwzapalne. Stosowaną częścią rośliny są suszone liście. Związki odpowiedzialne za obniżenie ciśnienia to flawonoidy. 2 łyżeczki suszu z liści należy zaparzyć przez 5 minut raz dziennie. Cynamon to roślina, która potrafi obniżyć nie tylko ciśnienie krwi, ale także poziom glukozy. Ponownie punkt dla osób z cukrzycą. Związek odpowiedzialny za obniżenie ciśnienia nazywa się kwasem galusowym. 100 mg suszu cynamonu jest optymalną dawką obniżającą ciśnienie krwi. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ważne przyczyny powstania nadciśnienia. Ponieważ tylko usuwając przyczynę choroby, jesteśmy w stanie się jej pozbyć definitywnie. Jedną z najważniejszych przyczyn powstania nadciśnienia jest obecność metali ciężkich w produktach spożywczych. Metale ciężkie, takie jak kadm, ołów oraz rtęć, przedostają się do naszych produktów spożywczych w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Nie jesteśmy w stanie uniknąć ekspozycji na te metale ciężkie, jesteśmy jednak w stanie neutralizować ich działanie. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym Państwu pokazać kilka bardzo ważnych badań. Badania, które przedstawiam, dowodzą zależności występowania nadciśnienia tętniczego zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych w zależności na ekspozycję na metale ciężkie. Oprócz metali ciężkich, innymi toksynami odpowiedzialnymi za powstanie nadciśnienia są na przykład toksyczne tłuszcze trans, które powstają w wyniku smażenia produktów spożywczych. Metale ciężkie możemy chelatować dzięki związkom naturalnym, które występują w roślinach. Możemy chronić się także przed toksycznymi tłuszczami zawartymi w pożywieniu. Mało tego, jesteśmy nawet w stanie chronić się przed związkami takimi jak pestycydy. O wszystkim tym, w jaki sposób neutralizować chemię w pożywieniu i środowisku, której nie jesteśmy w stanie uniknąć, napisałem w swojej książce. Książka nazywa się Zneutralizuj chemię z pożywienia
i odzyskaj zdrowie. Znajdziesz ją w linku pod tym filmem.